Dobra, wszyscy wiemy, że największy łeb ma szalony. Zaprzeczam. Potrafię zjeść więcej od niego i się najeść. To chodzi o duży łeb, a nie o ile więcej zjesz. Słuchajcie, halo, halo, wezwanie jest, co wy robicie? Obmyślamy plan na wypadek, gdyby ktoś zrobił na nas napad. Tym moim pomysłem jest, by wsadzić mi do buzi minigana, ale oczywiście Zezek mówi, że ma, że umie więcej jeść. Tak, potrafię dużo jeść. Dobra, nieważne, strzelanina w centrum miasta była. Mamy się tym zająć, idziemy. Morderca, czy to jest to, o czym myślimy? Młodzi tytani w akcji. Na miejscu są już analitycy i media. Zezek, zajmiesz się sprawdzeniem, czy ktoś jeszcze nie ucierpiał. Ja poszukam świadków. Szalony i morderca, znajdźcie zabójcę. Tak. Jest. Yeah. To jest to, na co czekaliśmy od dawna. Że? Młodzi tytani w akcji. Dobra, jesteśmy tutaj. Chwila, chwila, gdzie jest kierownik? Mam z nim do pogadania. Za chwilę przyjdzie, za chwilę przyjdzie. To niech się pośpieszy, bo nie będę czekał na jakiegoś kierownika. Jakiś problem? O Boże, matko jasne, kręcę, nie mogę dowierzyć. Podobno na Manhattanie ostatnio często się tu działo. Pójdziecie na północ 2000 kroków stąd, przeszukać wszystkie tropy, zgłosicie mi je na walkie-talkie. Mówię o każdym elemencie. Ja z szefem pójdziemy na południe oraz zachód, przejdziemy 4000 kroków. Mam wątpliwości. Jestem, to mój obywatelski obowiązek. Idziemy! Co, ty się go boisz? Nie, czemu? Dano mi rozkaz, to trzeba go wykonać. Ale nie zauważyłeś, że jesteśmy w całkowicie innym miejscu niż tam, gdzie była strzelanina? Słuchaj, zgłosiłem się na służbę policyjną, by pełnić mój obywatelski obowiązek. Jeżeli masz jakiś problem, to po prostu ze mną nie współpracuj. A teraz zaczynamy moje zadania w akcji. No dobra, no, zaczynaj. Gęstość powietrza jest mniejsza od gęstości w centrum. Co oznacza, że to nie było żadne strzelanina. Na górze jest pusto. Prawdopodobnie nic się tam nie działo. Ale... papierek. Co to? Co? O Boże. Co to? O Boże, papierek. Co tu jest? O Boże. A daj, pokaż mi. No, patrz. O Jezu! Serio? Kto tak robi na ulicy? A ty tamten na lewo, a ty ten na prawo, tak. A ty tamten troszkę wyżej. O, teraz jest dobrze. Dobrze, trzymaj pistolet. Dobrze, a ty trzymaj strój zabezpieczający. Którym to? Okej, to musisz to przycisnąć i to wtedy wystrzeli. O, dobra, strzelam. Uwaga, bardzo strzelaj! O, nie trafiłem. Patrz, musisz mocniej przycisnąć, żeby dobrze wycelować. A, dobra. O, trafiłem! Chcesz próbować? Dobra, trzymaj mordo. Nie rozumiem tego. Czemu mamy być tu, skoro, no jakby... Ej, patrz, znalazłem kamerę, która wszystko nagrała. Ej, słuchajcie, byki, znaleźliśmy świadka, który nam wszystko powie. Podobno widział całą strzelaninę. O, cześć! Duży, brązowe włosy, chciał ode mnie kasy, powiedziałem, że nie dam ci kasy, zaczął strzelać, postrzelił mnie w nogę i uciekł w tamtą stronę. W tamtą stronę? Chyba tam ktoś jest. To on, lecę na banie z nim. Zawsze przejść. Będę pilnował tyły, leć za nim. Dawaj, nie uciekaj, jesteśmy NIPD, frajerze. NIPD, zatrzymaj się, jesteś aresztowany, zatrzymaj. Jesteś aresztowany. Zezek, co ty tu robisz? Poszukiwałem go od bardzo dawna. O, mordo ty moja, słuchaj, ja mam pytanie, jak już byś się wybrać, mam taki fajny hotel z pokojami, chodź tu na boczek, porozmawiamy. Tyle? Zabierzmy sprzęt i wracajmy do jednostki.
Złapany, zakuty i zamknięty celi. No i bardzo dobrze. To był bardzo dobry dzień. Choć ten koksu był wkurzający. Dobra, chodźcie do mnie do gabinetu. Zrobicie mi raport. Co to jest? Ja się kręcę. Witam, jestem kapitan Kirkam Ku. Przejmuję tę jednostkę za komendą protokołu 7 podpisanego przez The Crew. Na jakiś czas każdy, kto miał lub kontakt ma z Hedosim, musi być pod nadzorem. Możliwe, że z nim współpracujecie. Miłej środy. A dziękuję nawzajem.